Szanowni Państwo, w tym listopadowym okresie myślimy częściej o osobach, które odeszły, zwłaszcza o naszych bliskich, znajomych oraz zasłużonych dla ojczyzny i Kościoła. Przypominamy sobie, kim byli, ich dokonania, decyzje i postawy, zwłaszcza w trudnych sytuacjach życiowych. Wspominamy ich, gdyż niektórzy z nich mogą być dla nas przykładem, jak żyć, jak i dokonywać wyborów, jakie przyjąć wartości, aby tym wewnętrznym kompasem utrzymywać właściwy kierunek w życiu. Szczególnymi autorytetami, które warto darzyć zaufaniem, jako wzór do naśladowania, są błogosławieni i święci. Kościół poręcza za nich, że nie pobłądzimy w życiu, jeśli podążymy wytyczoną przez nich drogą. Zaopatrzeni w pieczęć wiarygodności ze strony Kościoła są pewnymi przewodnikami na szlaku naszego życia. Ważne, aby każdy z nas czerpał wzorce ze świętych. Takim najbliższym każdemu jest święty z dnia urodzin, z dnia chrztu, z dnia bierzmowania, jak też święty, którego imię się nosi. Warto też poszukać sobie świętego, z którym można się zaprzyjaźnić, gdyż czuje się bliskość z nim, gdyż borykał się z takimi samymi problemami czy podobnymi do naszych. Miał podobne powołanie, podziwiane są przez nas jego cechy charakteru czy też upragnione cnoty. Zaprzyjaźnienie się z jakimś świętym pomaga iść przez życie. Jak pisał papież Benedykt XVI, święty to przyjaciel. Przyjaciel Boga, który ochrania, wspomaga, prowadzi. Stąd nie muszę nieść sam tego, czego w istocie nie byłbym sam w stanie udźwignąć. Święci to również drogowskaz i autorytet w życiu. Niestety współcześnie, wskutek medialnej cywilizacji ślepo podporządkowanej nowym ideologiom, następuje ekspansja fałszywych i destrukcyjnych wzorców osobowości, kreowanych przez pseudoautorytety. Nierzadko są nimi członkowie sekt religijnych, skorumpowani politycy, gwiazdy, mediów, celebryci, osoby, które są znane, ale tylko z tego, że są znane. Nie brakuje wśród nich osób o patologicznych osobowościach, psychopatów, osób o nieuporządkowanym życiu osobistym lub rodzinnym, które są wpływowe, ale nie prezentują nic godnego do naśladowania. Posługują się efektywnie technikami wpływu społecznego, a odbiorcy mali i duzi łykają jak przysłowiowe pelikany ich propozycje stylu życia, oceny rzeczywistości, ich poglądy, przekonania czy wzorce osobowości i postępowania. Im bardziej niecodzienny, ekstrawagancki i szokujący jest ich wygląd, wypowiedzi czy zachowanie, tym bardziej pociągają młodych do naśladowania. W środkach społecznego przekazu, w mediach społecznościowych, nieraz również w procesie edukacji i wychowania, niszczone są obecnie wszelkie dotychczasowe autorytety. Szczególnie duchowni, osoby zasłużone dla Kościoła, dla obrony życia, chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny, które nie wstydzą się przyznania do Kościoła katolickiego i kierują się w życiu jego wskazaniami moralnymi, są wyszydzane, poniżane, przypisywane im są wszelkie bezeceństwa, niszczona jest ich godność osobista i szargane nazwisko. Stek wyzwisk, pomówień, wulgaryzmów jest rzucanych nie tylko na żyjących, ale nawet na zmarłych. Jeszcze nie zdążą być pochowani, a już ich dobre imię jest hańbione, zanurzane w rynsztoku przekleństw i ordynarnych epitetów. Niestety, często sami rodzice i nauczyciele, a więc pierwsi wychowawcy dzieci i młodzieży, przykładają ręce do tego, aby zniszczyć autorytet osób, które zgodnie z ideologicznymi trendami i medialnymi nagonkami należy wykasować z grona osób szanowanych i darzonych zaufaniem. Podważają autorytet kapłanów, katechetów, nauczycieli, lekarzy. Ci rodzice i wychowawcy nie zdają sobie sprawy, że podcinają gałąź, na której sami siedzą. Jako dorośli sami tracą autorytet. Dziecko uczy się wtedy lekceważącego stosunku do norm, nakazów i zakazów, braku szacunku do dorosłych, odrzuca mądrość, doświadczenia przeszłych pokoleń. Nie ufając dorosłym, pozostaje wystawione na niszczący jego psychikę i ducha wpływ mediów i rówieśników. Doświadczenie pedagogiczne wskazuje, że dzieci i młodzież nie tyle buntują się przeciw autorytetowi rodziców, co raczej przeciw rodzicom bez autorytetu. Nieświadomie potrzebują bowiem podziwiać dorosłych, móc ich naśladować oraz naśladować ich autorytety. Dziękuję Państwu.